Apeluje też biskup diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej Edward Dajczak, by katecheci, księża, siostry zakonne przyłączali się do przeprowadzania egzaminów. Wolałbym, że niezależnie od naszych zmagań dorosłych, o to, co się nauczyciele zmagają, jednak no, pomóc tym młodym ludziom, żeby oni nie płacili za nasze dorosłe problemy, których my rozwiązać inaczej nie potrafiliśmy, tylko strajkiem. Wspomagają nas na przykład nauczyciele emeryci, wspomaga nas ksiądz proboszcz naszej parafii pobliskiej, z którą szkoła współpracuje, wspomagają nas inni księża. Mamy również nauczycieli, którzy uzyskali informacje ze strony internetowej szkoły, że poszukujemy takich nauczycieli. Pojawia się coraz więcej głosów, by w tych trudnych chwilach pamiętać przede wszystkim o dzieciach. Taki apel płynie też ze Szczecina, z ust emerytowanego pedagoga, byłej łączniczki AK, której komuniści przez lata zabraniali uczyć w szkole. Jestem z nimi, rozumiem wszystko, wszystko rozumiem, ale emocje nigdy nie były dobrymi doradcami. Także trochę mniej emocji, a więcej przemyślenia. Jacek Egonera, TVP3 Szczecin. Z apelem o zawieszenie strajku na czas egzaminów zwrócił się też m.in. prezydent Andrzej Duda i wicepremier Beata Szydło. Trudno tu uciec od polityki, zwłaszcza że działacze ZNP od dawna nie kryją swojej niechęci do Prawa i Sprawiedliwości. Szefowie związku nieraz brali udział w wiecach opozycji. O politycznym aspekcie strajku Adrian Nijak. Po miesiącach negocjacji udało się osiągnąć kompromis. Porozumienie z rządem podpisała Oświatowa Solidarność. Te postulaty, które nasz związek złożył, tak jak powiedział przewodniczący Proksa, zostały te progi spełnione, a nawet jeszcze powiększone. Nadal propozycji rządu nie chcą przyjąć Związek Nauczycielstwa Polskiego i Forum Związków Zawodowych. Oczekiwaliśmy od strony rządowej zupełnie innych propozycji płacowych. ZNP żądało początkowo 1000 zł podwyżki dla każdego nauczyciela. Teraz domaga się wzrostu wynagrodzeń o 30%, co oznacza wyższe pensje nauczycieli od około 700 do ponad 1000 zł. Postulat 1000 zł więcej, który został rzucony właściwie nagle w ciągu miesiąca, 2 miesięcy, jest postulatem nie do zrealizowania i z pełną świadomością tego pan Broniarz wystąpił z tym postulatem, żeby po prostu przed wyborami móc ubijać polityczną pianę. Rząd proponuje związkowcom blisko 10% podwyżki od września, skrócenie awansu zawodowego, 1000 zł wsparcia dla młodych nauczycieli, co najmniej 300 zł dodatku dla wychowawców i redukcję biurokracji. Prawo i Sprawiedliwość w tej chwili absolutnie chce wspierać nauczycieli. Daje bardzo dobry program wsparcia i nie widzę powodu w tej chwili do protestów przez nauczycieli. Jest to powód absolutnie i tylko i wyłącznie polityczny. Nauczyciele dostali już 2 podwyżki w kwietniu ubiegłego roku i styczniu tego roku. Razem z zaplanowanym wrześniowym wzrostem wynagrodzeń pensje nauczycieli będą wyższe o 20%. W momencie, kiedy rząd Prawa i Sprawiedliwości zaproponował mapę drogową, jak dochodzić do wyższych podwyżek, nagle mamy strajk nauczycieli. To jest mało zrozumiane. Tym bardziej, że od 2012 roku pensje nauczycieli były zamrożone, a w czasie rządów PO-PSL zlikwidowano ponad 1000 szkół i kilkadziesiąt tysięcy miejsc pracy. Wtedy ZNP nie strajkowało. Przez te 5 lat ZNP w żaden sposób nie stawało za nauczycielami. No bo po co, skoro ZNP tak naprawdę związane było z Platformą Obywatelską, jak to było, kochany panie Grzegorzu, czy jakoś tak, jak powiedział prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego na konwencji Platformy Obywatelskiej. To jest protest absolutnie polityczny. To nawiązanie do politycznej aktywności prezesa ZNP Sławomira Bruniarza, który nie raz gościł na konwencjach Platformy Obywatelskiej. Kochany panie Grzegorzu, dziękuję za zaproszenie. Obserwując, mam wrażenie, że jednak jest sporo polityki w tym i że tam chodzi nie tylko o wynagrodzenia, w związku z czym jestem raczej takim, ale jednak pesymistą, że ten strajk może potrwać i może być dotkliwy. Sławomir Broniarz wspiera też Komitet Obrony Demokracji. Patrzmy rządowi na ręce. W zawodzie nie pracuje od 24 lat, ale jako szef związku pobiera dobrą pensję. Pan zarabia teraz
za 4 razy tyle, co normalny nauczyciel. Nie, natomiast zwracam uwagę na to, że na moje zarobki składają się tylko wyłącznie członkowie związku. Na pańskie zarobki składa się wielki majątek ZNP, o tym możemy porozmawiać. Do ZNP należy 5 hoteli, 8 domów i ośrodków wypoczynkowych, 3 sanatoria oraz na wynajęcie, proszę Państwa, 7 pięter w centrum Warszawy. Swoich politycznych sympatii nie kryje też prezes szczecińskiego ZNP. Maria Świerczek wzięła udział w niedzielnej inauguracji kampanii wyborczej Koalicji Europejskiej w Szczecinie. Na tej konwencji owszem byłam, nie wypieram się tego, ale byłam jako osoba prywatna, a nie jako reprezentująca Związek Nauczycielstwa Polskiego. A do swoich przekonań prywatnych, no chyba każdy człowiek ma prawo, ja również. To jest protest, który jest uwarunkowany wydarzeniami politycznymi, czyli zbliżającymi się wyborami do Parlamentu Europejskiego. To jest protest podsycany przez polityków Platformy Obywatelskiej, być może nawet z nimi uzgadniany. Strajk jest bezterminowy. Adrian Nijak, TVP 3 Szczecin. Do nauczycielskiego strajku będziemy wracać w kolejnych wydaniach Kroniki, a teraz pozostałe tematy.